Otwieram rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w składzie tu obecnym w sprawie o zbadanie wniosku grupy posłów o zgodności, punkt pierwszy, artykułu 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z artykułem 2 i artykułem 197 Konstytucji. Punkt drugi. Artykułu 12 ustępu 2 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z artykułem 2 Konstytucji. Punkt trzeci. Artykułu 12 ustępu 1 i 5 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z artykułem 144 ustępem 3 punktem 21 Konstytucji. Punkt czwarty. Artykułu 18 ustawy powołanej w punkcie pierwszym w związku z artykułem 22 paragrafem 1 punktem 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym z artykułem 194 ustępem 1 Konstytucji. Po piąte, artykułu 19 ustępu 2 oraz artykułu 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 112 i artykułem 197 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 19 ustępu 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Po 7. Artykułu 21 ustępu 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 194 ustępem 1 Konstytucji. Po 8. Artykułu 24 w związku z artykułem 42 ustępem 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 32 ustępem 1 i artykułem 196 Konstytucji. Punkt 11. Artykułu 104 ustępu 1 punktu 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 191 ustępem 1 i artykułem 193 Konstytucji. 10. Artykułu 137 w związku z artykułem 19 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. 11. Artykułu 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 62 ustępem 1 Konstytucji. I 12. Artykułu 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 194 ustępem 1 Konstytucji. Na rozprawę stawili się w imieniu wnioskodawcy grupy posłów pan poseł Borys Budka. Dziękuję. I w imieniu Sejmu pan poseł Marek Ast. Dziękuję, panie pośle. W imieniu Rady Ministrów pan Robert Prochocki, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji. W imieniu prokuratora generalnego pan Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego. Dziękuję. Oraz pan Andrzej Stankowski, prokurator prokuratury generalnej. Dziękuję. Udział w postępowaniu zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Na rozprawę stawili się pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję. Oraz pan Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Pełnomocnictwa znajdują się w aktach. Trybunał informuje, że rozprawa jest protokołowana w pomieszczeniu technicznym oraz transmitowana w internecie. Trybunał informuje także, że po pierwsze, w dniu 25 listopada 2015 roku sędziowie Trybunału Andrzej Rzepliński, Stanisław Biernat i Piotr Tuleja złożyli wnioski o wyłączenie ich ze składu orzekającego w sprawie o sygnaturze K34/15. Postanowieniem z 30 listopada 2015 roku Trybunał uwzględnił wnioski sędziów i wyłączył ich z udziału w postępowaniu w sprawie. Postanowienie zostało doręczone uczestnikom postępowania w dniu 2 grudnia 2015 roku. Po drugie, pismem z dnia 26 listopada 2015 roku Rada Ministrów wniosła o wyznaczenie terminu na przedstawienie stanowiska w sprawie zgodnie z artykułem 82 ustępem 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a więc terminu 2-miesięcznego. Trybunał postanowieniem z 30 listopada 2015 roku nie uwzględnił wniosku Rady Ministrów.
Postanowienie to zostało doręczone Radzie Ministrów 30 listopada 2015 roku. Po trzecie, w dniu 30 listopada 2015 roku grupa posłów, będąca wnioskodawcą w niniejszej sprawie, wniosła o udzielenie zabezpieczenia wnioskowi grupy posłów poprzez zobowiązanie uczestnika postępowania Sejmu Rzeczypospolitej do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze K34/15. Trybunał Konstytucyjny w dniu 30 listopada 2015 roku wydał postanowienie, w którym postanowił na podstawie artykułu 755 paragraf 1 i artykułu 730 ze znaczkiem 1 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z artykułem 74 o Trybunale Konstytucyjnym zabezpieczyć wniosek grupy posłów przez wezwanie Sejmu Rzeczypospolitej do powstrzymania się od dokonywania czynności zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie o sygnaturze K34/15. Postanowienie zostało doręczone Marszałkowi Sejmu w dniu 1 grudnia 2015 roku, a pozostałym uczestnikom postępowania 2 grudnia 2015 roku. Po czwarte, w dniu 1 grudnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie w związku z wyłączeniem z rozpoznawania sprawy trzech sędziów oraz upływem w dniu 2 grudnia 2015 roku kadencji sędziego Zbigniewa Cieślaka postanowił zwrócić się do prezesa Trybunału o rozpoznanie sprawy w składzie 5 sędziów Trybunału. Zarządzeniem z 1 grudnia 2015 roku prezes Trybunału wyznaczył 5-osobowy skład do rozpoznania niniejszej sprawy. Po piąte, 1 grudnia 2015 roku do Trybunału wpłynął wniosek Marszałka Sejmu o wyłączenie od orzekania w sprawie sędziów Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego, Stanisława Biernata i Piotra Tulei. Postanowieniem z 2 grudnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku Marszałka Sejmu ze względu na zbędność orzekania, albowiem sędziowie ci zostali wyłączeni postanowieniem Trybunału z 30 listopada 2015 roku uwzględniającym ich własne wnioski. Po szóste, do Trybunału wpłynęły opinie amicus curiae 1 grudnia 2015 roku Naczelnej Rady Adwokackiej oraz 2 grudnia Klubu Poselskiego Nowoczesna, a także na chwilę przed rozprawą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w obecnym stadium postępowania uczestnicy postępowania zgłaszają jakieś wnioski formalne? Ja zaznaczam, że wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego składu orzekającego wniosek formalny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który za chwilę odczytam. Na podstawie artykułu 54 ustęp 2, w związku z artykułem 87 ustęp 3, w związku z artykułem 56 punkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca o Trybunale Konstytucyjnym w imieniu Sejmu wnoszę o odroczenie rozprawy wyznaczonej na 3 grudnia 2015 roku w sprawie wniosku grupy posłów 17 listopada 2015 roku sygnatura akt K34/15. W uzasadnieniu tego wniosku czytamy. W dniu 17 listopada 2015 roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów PO o zbadanie zgodności z konstytucją wybranych przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Sprawa otrzymała sygnaturę akt K34/15 i mocą zarządzenia z 18 listopada 2015 roku została powierzona do rozpoznania na rozprawie przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Rozprawę wyznaczono na dzień 3 grudnia 2015 roku. Postanowieniem z dnia 30 listopada bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wnioski sędziów Andrzeja Rzeplińskiego, Stanisława Biernata i Piotra Tulei i postanowił o ich wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygnaturze K34/15.
Z uwagi na powyższe oraz upływ kadencji sędziego Trybunału Zbigniewa Cieślaka w dniu poprzedzającym wyznaczoną rozprawę, jak też z uwagi na konieczność, i tu jest cytat, niezwłocznego usunięcia przedstawionych we wniosku wątpliwości konstytucyjnych, Trybunał w pełnym składzie postanowił, że rozpoznanie sprawy nastąpi w składzie 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z uwagi na to, że w dniu wczorajszym, to jest 2 grudnia 2015 roku, zostały podjęte uchwały Sejmu w sprawie wyboru poszczególnych sędziów Trybunału, a osoby wybrane na to stanowisko złożyły ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, należy uznać, że zdezaktualizowały się okoliczności leżące u podstaw postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. W tym stanie rzeczy, przede wszystkim z uwagi na niniejszą sprawę, wnoszę, jak powyżej, podpis marszałka Sejmu. Czy w tym stadium postępowania są jeszcze jakieś inne wnioski formalne? Chciałabym z tym apelem zwrócić się do wszystkich uczestników, bo mając na uwadze możliwość sprawnego przeprowadzenia postępowania, chcielibyśmy ewentualnie w dalszym ciągu postępowania, jeśli ono nastąpi, już wniosków formalnych nie przyjmować. Panie pośle. Dziękuję. Panie prokuratorze. Pan poseł, oczywiście rozumiem, że wniosek jest złożony. Panie, dziękuję bardzo. W takim razie. Dziękuję, Wysoki Trybunał. Mamy w tej chwili tylko, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, mamy tylko jeden. Przepraszam pana uprzejmie, ale nie jest pan uczestnikiem postępowania. Trybunał wysłuchał. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. W związku ze złożonym pismem marszałka Sejmu chciałabym prosić uczestników postępowania, bo ten wniosek został uczestnikom postępowania doręczony, o krótkie zajęcie stanowiska w stosunku do wniosku. Panie pośle, bardzo proszę. Wysoki Trybunale, to rzeczywiście jestem przeciwny temu wnioskowi. Pokrótce uzasadnienie. Otóż zdaniem wnioskodawców grupy posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jakiekolwiek działania podjęte wczoraj przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej są nielegalne i nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny, co pani przewodnicząca zechciała zauważyć, zapoznając uczestników z wszystkimi orzeczeniami, które zapadły od złożenia wniosku do odbycia rozprawy, w sposób wyraźny, korzystając z ustawowych uprawnień przewidzianych ustawą Kodeks Postępowania Cywilnego, co do której Trybunał stosuje, której przepisy Trybunał stosuje odpowiednio, dokonał zabezpieczenia wniosku grupy posłów. Zabezpieczenie to polegało na tym, że Trybunał Konstytucyjny wystąpił do Sejmu Rzeczpospolitej o powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do wyboru nowych sędziów. W ocenie wnioskodawców osoby wybrane wczoraj na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Są to osoby, które nie mają prawa tytułować się tym zaszczytnym, jakże ważnym ustrojowo tytułem, z prostej przyczyny, że ich wybór jest nieważny. Po drugie, nawet samo przywołanie w uchwałach Sejmu przepisów prawa nieistniejących świadczy o tym, jak tak naprawdę do czego zmierzał ten wniosek, te wnioski do paraliżu pracy Trybunału. Zerkając na stronę internetową Rządowego Centrum Legislacji,
Monitor Polski opublikowano 5 uchwał, przywołując ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i zmianę tej ustawy, która jeszcze nie weszła w życie. Przywołuje się również adres publikacyjny 2 Dziennika Urzędowego, tylko zapomniano o tym, że nowelizacja jeszcze nie weszła w życie. Ale najważniejsze, Wysoki Trybunale, przy ocenie również tego wniosku formalnego jest przede wszystkim ustosunkowanie się Trybunału Konstytucyjnego do uchwał, które po pierwsze w ocenie wnioskodawców, pierwsze uchwały o stwierdzeniu braku mocy prawnej, uchwał, które dokonały legalnego, zgodnego z konstytucją wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w październiku tego roku, to ustosunkowanie się Trybunału będzie bardzo ważne. W ocenie wnioskodawców Sejm Rzeczpospolitej nie miał prawa podejmowania tego typu uchwał. Podstawę prawną, którą wskazano w tych uchwałach, to tylko i wyłącznie regulamin Sejmu. Drugim rozstrzygnięciem, które nawet przy tym orzeczeniu procesowym, które za chwilę zapadnie, czy uwzględnić ten wniosek, czy nie, drugim problemem prawnym, który będzie rozstrzygany przez Wysoki Trybunał, to relacja pomiędzy aktem ustawowym opartym w Konstytucji, czyli ustawie, a regulaminie Sejmu, który jest uchwałą, która nie ma swojego umocowania w źródłach prawa powszechnie obowiązującego, jest li tylko aktem wewnętrznym Sejmu, umocowanym w artykule 112 i może dotyczyć tylko i wyłącznie spraw organizacyjnych oraz, uwaga, zgodnie z wykładnią językową, wyboru organów Sejmu i Senatu, a nie organów czy też członków organów innych przewidzianych w Konstytucji. Dlatego też z uwagi na fakt, że osoby wybrane wczoraj przez Sejm nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego w uznaniu wnioskodawców, z uwagi na to, że kadencja 4 sędziów już biegnie, a 5 wybranego rozpocznie się z dniem upływu kadencji 5 sędziego. Dlatego też ten wniosek jest bezzasadny, bezpodstawny i dlatego też wnoszę o dalsze procedowanie nad wnioskiem grupy posłów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy przedstawiciel Rady Ministrów chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie, dziękuję. Rada Ministrów pozostawia do uznania Trybunału. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze. Prokurator generalny pozostawia wniosek Sejmu do uznania Wysokiego Trybunału. Dziękuję. Proszę w takim razie jeszcze o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o oddalenie wniosku. Uznajemy, że wybór sędziów, który został dokonany, nie znajduje podstaw w Konstytucji oraz ustawie. Tak samo uchwały Sejmu uznające za niemające moc prawnej poprzedni wybór sędziów, czyli te uchwały z 25 listopada tego roku, nie znajdują podstaw prawnych i popieramy generalnie to, co było przedstawione w piśmie procesowym, przedstawionym Trybunałowi Konstytucyjnemu w tym postępowaniu. Jeszcze poprosiłbym pana rzecznika Trociuka o kilka słów. Bardzo proszę, panie Wysoki Trybunale, rzecznik wnosi o oddalenie tego wniosku, chociażby z tego, że podstawą wniosku nie może być naruszenie Konstytucji. Postanowienie Trybunału z 30 listopada 2015 roku zgodnie z artykułem 190 ust. 1 Konstytucji ma moc powszechnie obowiązującą, a więc moc wiążącą wszystkie organy, w tym również Sejm. A w związku z tym ten wniosek jest oparty de facto na delikcie konstytucyjnym, dlatego wnosimy o jego oddalenie. Dziękuję bardzo. Trybunał Konstytucyjny zarządza przerwę w rozprawie w celu rozpatrzenia wniosku. Przerwa godzinna. Trybunał Konstytucyjny postanowił nie uwzględnić wniosku o odroczenie rozprawy. Trybunał podkreśla,
że konstytucja nakłada na niego powinność orzekania. Trybunał, działając w najlepszej wierze, czyni wszystko, aby rozstrzygnąć zawisłą przed nim sprawę, a działając w granicach wyznaczonych konstytucją i ustawą o Trybunale, czyni to w trosce o porządek konstytucyjny oraz w głębokim przekonaniu, że działania wszystkich uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oparte są na tych samych wartościach. Przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest kwestia zgodności z Konstytucją zakwestionowanych przepisów ustawy sierpniowej o Trybunale Konstytucyjnym. W świetle powyższego, do czasu rozstrzygnięcia tej doniosłej dla systemu prawnego i porządku konstytucyjnego kwestii, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie powstają nowe okoliczności pozwalające uznać, że odpadła przesłanka uzasadniająca skierowanie niniejszej sprawy do rozpoznania jej w składzie pięcioosobowym. Inaczej mówiąc, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny w składzie obecnym kwestii zgodności z Konstytucją przepisów nowej ustawy o Trybunale, brak podstaw do stwierdzenia, że możliwe jest sformułowanie innego składu Trybunału Konstytucyjnego niż skład pięcioosobowy. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny raz jeszcze podkreśla, że ze względu na wagę problemów konstytucyjnych będących przedmiotem rozpoznania, zachodzi potrzeba niezwłocznego rozważenia tej sprawy. Przypomnieć też należy, że kwestia składu, w jakim orzeka Trybunał Konstytucyjny, nie ma w świetle przepisów Konstytucji wpływu na moc obowiązującą jego orzeczeń. Przechodzimy zatem do dalszej części rozprawy. I bardzo teraz proszę o wystąpienia uczestników postępowania. Chciałabym tylko zaapelować do uczestników postępowania, ponieważ stanowiska są znane nam na piśmie, o krótkie i bardzo zwięzłe przedstawienie stanowisk. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoki Trybunale, szanując zasadę postępowania, jak również to, że pani przewodnicząca zaznaczyła, że stanowiska są znane, ja pokrótce chciałbym przedstawić ratio, dlaczego grupa posłów wystąpiła z tym wnioskiem. Chyba nie ma w tej chwili bardziej znanej opinii publicznej sprawy dotyczącej funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i tego, czy dokonane w nowej ustawie zmiany są zgodne z przepisami ustawy zasadniczej. Grupa posłów na Sejm, która złożyła niniejszy wniosek, stoi na stanowisku, że wartości konstytucyjne oraz pewność tego, że Trybunał Konstytucyjny działa i będzie działał w oparciu o normy zgodne z Konstytucją, są dla porządku prawnego fundamentalne. Dlatego też przedłożyliśmy wniosek, który naszym zdaniem ma fundamentalne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, w nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zawarto kilka rozwiązań, które były bardzo głośno kwestionowane przez część parlamentarzystów poprzedniej kadencji. Grupa ta, korzystając z konstytucyjnego prawa do zakwestionowania przyjętych rozwiązań, jeszcze w kadencji poprzedniego parlamentu złożyła wniosek o zbadanie z konstytucją określonych przepisów, o których mowa w petitum wniosku. Niemniej jednak, nie czekając na rozstrzygnięcie Wysokiego Trybunału, naruszając fundamentalną zasadę trójpodziału władz, wchodząc niejako w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, obecna większość parlamentarna dokonała zmian, które to w naszej ocenie są niezgodne z Konstytucją. Ta ustawa nowelizująca będzie przedmiotem badania przez Trybunał w przyszłym tygodniu. Skupiając się na problemach konstytucyjnych, które są dzisiaj do rozstrzygnięcia pod rozwagę Trybunału, chciałbym wyeksponować następujące kwestie. Po pierwsze, Wysoki Trybunale, zachodzi potrzeba określenia relacji pomiędzy regulaminem Sejmu,
który to regulamin znajduje wyłączną podstawę normatywną w artykule 112 Konstytucji Rzeczpospolitej, ze źródłem prawa, jakim źródłem prawa powszechnie obowiązującego, jakim jest ustawa uchwalana przez parlament, a podpisywana przez prezydenta Rzeczpospolitej. Stąd też, zdaniem posłów wnioskodawców, zachodzi potrzeba, by Wysoki Trybunał zajął stanowisko, czy ustawa o Trybunale Konstytucyjnym regulująca tryb wyboru, a dokładnie termin do składania wniosków z kandydaturami na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest hierarchicznie wyższa aniżeli normy zawarte w regulaminie Sejmu. To po pierwsze. Po drugie, Wysoki Trybunale, kwestia kadencyjności prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. To również naszym zdaniem powinno podlegać rozwadze i orzeczeniu Wysokiego Trybunału. Stąd kolejny punkt tego wniosku. Kolejnym elementem, który jest wyjątkowo doniosły z uwagi na ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego, jest stwierdzenie przez Wysoki Trybunał, jaki charakter ma złożenie ślubowania przed prezydentem Rzeczpospolitej. Otóż Konstytucja Rzeczpospolitej w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości, wskazuje, że wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego dokonywany jest przez Sejm na 9-letnią kadencję. Uzależnienie w ustawie zwykłej rozpoczęcia czy kadencji, czy możliwości podjęcia obowiązków sędziego Trybunału od zaprzysiężenia, czy też przyjęcia ślubowania przez prezydenta Rzeczpospolitej, w naszej ocenie narusza przepisy ustawy zasadniczej, gdyż de facto powoduje, że prezydent Rzeczpospolitej mógłby, co miało miejsce niestety w ostatnim czasie, blokować wybranych uchwałą Sejmu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I wreszcie rzecz dla opinii publicznej i ostatnich wydarzeń fundamentalna. Otóż Wysoki Trybunale, poddajemy rozstrzygnięciu Wysokiego Trybunału i w imieniu grupy posłów mogę podkreślić, że będziemy szanować każde orzeczenie Trybunału. Wybór dokonany 8 października tego roku. A dokładnie kontroli konstytucyjnej poddajemy Wysoki Trybunale przepisy przejściowe, które umożliwiły dokonanie wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też, że pojawiły się wątpliwości co do konstytucyjności tego wyboru, z szacunku dla porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, z szacunku dla konstytucyjnej zasady trójpodziału władz, z szacunku dla dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego i pozycji konstytucyjnej jako organu, który stoi na straży podstawowych zasad konstytucyjnych, poddaliśmy jako grupa posłów również i ten wybór, a z punktu widzenia formalno-prawnego przepisy przejściowe, które go umożliwiły, kontroli Wysokiego Trybunału. W naszej ocenie to Wysoki Trybunał powinien jasno i czytelnie w niniejszym orzeczeniu stwierdzić, czy Sejm Rzeczpospolitej VII kadencji, przyjmując te przepisy przejściowe, działał zgodnie z konstytucją, czy też nie. Nikt inny nie ma prawa zastępować Trybunału Konstytucyjnego przy orzekaniu o konstytucyjności przepisów. Nie można zgodzić się z poglądem, że większość parlamentarna czy prezydent Rzeczpospolitej mógłby zastąpić Wysoki Trybunał. Dlatego też, składając niniejszy wniosek, wnoszę o rozpoznanie tego wniosku w zakresie wskazanym szczegółowo w petitum
Jestem do dyspozycji Trybunału w dalszej części rozprawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I proszę teraz o zabranie głosu pana posła przedstawiciela Sejmu. Bardzo proszę. Wysoki Trybunale, jestem w trudnej sytuacji, dlatego że Sejm nie zdążył przygotować stanowiska w tej sprawie. Nie zdążył z uwagi rzeczywiście na bardzo krótki termin zakreślony przez Trybunał na przeprowadzenie dzisiejszej rozprawy. Ale muszę powiedzieć jedno, że wniosek grupy posłów jest tożsamy praktycznie z wnioskiem złożonym przez grupę posłów w poprzedniej kadencji. Wniosek ten został wycofany w zasadzie w oparciu o podobne powody i przyczyny, wobec których dzisiaj stoi Sejm, a mianowicie nazbyt krótki termin do odniesienia się w nowej sytuacji zarówno do stanowiska wyrażonego we wniosku, jak i pewnej trudności, z którą musiałby zmierzyć się Sejm w nowym składzie. W związku z powyższym ten wniosek wówczas został wycofany, również jakby w tej świadomości, że błędy, które zostały popełnione przez Sejm w kadencji siódmej w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czy w trakcie prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym przyjętą 25 czerwca 2015 roku, może naprawić Sejm ósmej kadencji. Stąd też ta intencja, żeby Wysokiego Trybunału nie obciążać koniecznością rozpoznania tej sprawy, skoro organem ustawodawczym jest Sejm. Sejm może po prostu nawet oczywiście w trakcie rozpoznawania sprawy, złożenia skargi konstytucyjnej, dopóki ustawa obowiązuje, nowelizować jej przepisy. I tak się stało i rzeczywiście została podjęta przez Sejm nowelizacja, która 9 grudnia również będzie w ramach skargi złożonej przez grupę posłów przez Wysoki Trybunał rozpatrywana. Ja, nie mając stanowiska Sejmu, mogę wyrazić jedynie pogląd logiczny. A mianowicie taki, że w obecnym składzie Sejm, skład którego w ramach koalicji rządzącej wchodzi Prawo i Sprawiedliwość, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości, grupa posłów wnioskodawców zaskarżyła ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca, rzeczą logiczną jest, że w tej chwili, jeżeli ci posłowie tworzą koalicję rządzącą, w zasadzie nie mają wyjścia, tylko musieliby skargę konstytucyjną popierać. I to jest właśnie też absolutnie sytuacja szczególna, w której twórcy ustawy dzisiaj postawili się w roli wnioskodawców. W tym momencie zachodzi też pytanie o intencje. Pan wnioskodawca odwoływał się do kodeksu postępowania cywilnego w sprawie wniosku o zabezpieczenie, czyli per analogiam można byłoby się szerzej odwołać i powiedzieć, że w tym wypadku ta skarga, ten wniosek jest wnioskiem złożonym dla pozoru, dlatego że tak naprawdę wnioskodawcom nie chodzi o zakwestionowanie określonych przepisów ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku, ale to jest wniosek o stwierdzenie konstytucyjności tych przepisów. Ale przecież takiej możliwości nie ma. Jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że przepisy danej ustawy są konstytucyjne, nie składamy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Nie stawiamy Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji podmiotowej. Nie traktujemy po prostu Trybunału Konstytucyjnego jako instrument do rozwiewania naszych wątpliwości, czy instrument w grze politycznej. Do tej pory w historii Trybunału Konstytucyjnego takiej sprawy nie było. Oczywiście ja nie twierdzę, że takie działanie jest niedopuszczalne prawem, ale tego rodzaju działanie tworzy po pierwsze niebezpieczny precedens, po drugie rzeczywiście psuje procedury postępowania przed najwyższym organem sądowniczym konstytucyjnym. I rzeczywiście, Wysoki Trybunale, w tej sytuacji mimo wszystko, oczywiście ja mówię, że logika nakazywała, by poprzeć te zawarte w skardze konstytucyjnej postulaty, ale oczywiście Sejm stanowiska nie zajął. No stąd też był wniosek o odroczenie tej rozprawy, no stworzenie dla Trybunału bardziej komfortowej sytuacji. Dlatego, że dzisiaj po wczorajszym wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wbrew temu, co pan poseł wnioskodawca na tej sali powiedział, wyborowi, który odbył się zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem Sejmu, i podważanie legalności działań Sejmu w tym kontekście jest absolutnie nieuzasadnione. Mało tego, stwarza nieuzasadnione napięcie, doprowadza do podniesienia emocji zupełnie niepotrzebnych. Ja oczywiście, Wysoki Trybunale, jestem do dyspozycji jako przedstawiciel Sejmu z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których powiedziałem. Nie mając stanowiska Sejmu, trudno będzie mi się odnosić do poszczególnych zarzutów wnioskodawców. Mogę dzisiaj powiedzieć, znając stanowisko i Rzecznika Praw Obywatelskich, i prokuratury, że w takim zakresie, w jakim te organy popierają wniosek złożony przez grupę posłów, również wydaje mi się, że Sejm poparłby te stanowiska. W pozostałym zakresie, tak jak powiedziałem, pozostaje do dyspozycji Wysokiego Trybunału. Dziękuję, panie pośle. Trybunał nie ma pisemnego stanowiska Rady Ministrów, ale zapytam dla porządku przedstawiciela Rady Ministrów, czy też chciałby zgłosić stanowisko ustne? Wysoki Trybunale, Rada Ministrów została zawiadomiona o dzisiejszej rozprawie pismem z dnia 19 listopada 2015 roku. W piśmie tym Trybunał zwrócił się o przedstawienie pisemnego stanowiska rządu do dnia 27 listopada. W ocenie Rady Ministrów wskazany termin był zbyt krótki, aby przygotować pisemne stanowisko Rady Ministrów, które wyczerpująco odnosiłoby się do wszystkich argumentów wnioskodawcy. Rozpoznawana sprawa niewątpliwie należy do szczególnie skomplikowanych, i to zarówno ze względu na materię, której dotyczy, jak również ze względu na szeroki zakres zaskarżenia. W tej sytuacji przygotowanie stanowiska i przyjęcie go zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów niestety nie było możliwe. W związku z tym Rada Ministrów w dniu 26 listopada 2015 roku wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wyznaczenie terminu na przedstawienie stanowiska zgodnego z artykułem 82 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czyli terminu dwumiesięcznego. Trybunał Konstytucyjny
postanowieniem z dnia 30 listopada wniosek Rady Ministrów w tej sprawie oddalił. Wysoki Trybunale, wobec powyższego informuję, że do czasu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, czyli do dzisiaj, Rada Ministrów nie przyjęła stanowiska w rozpatrywanej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Poproszę teraz pana prokuratora. Wysoki Trybunale, prokurator generalny podtrzymuje stanowisko pisemne z dnia 27 listopada bieżącego roku. Wysoki Trybunale, argumentacja na rzecz przedstawionego stanowiska została zawarta w piśmie procesowym, o którym mówiłem wcześniej. Nie ma, jak sądzę, potrzeby przytaczania jej w całości. Warto jednak odnieść się do niektórych zarzutów podniesionych przez wnioskodawców, w tym do problemu, który we wniosku został określony jako rozszerzenie podmiotowego zakresu konstytucyjnego prawa do immunitetu poprzez objęcie immunitetem sędziów Trybunału w stanie spoczynku. Otóż prokurator generalny stoi na stanowisku, że przejście sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stan spoczynku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sędziów innych sądów w rozumieniu Konstytucji, nie oznacza zakończenia stosunku służbowego, a jedynie jego przekształcenie. Sędziowie, przechodząc w stan spoczynku, pozostają w stosunku służbowym. Trybunał Konstytucyjny stwierdził to wprost choćby w wyroku dnia 6 marca 2007 roku w sprawie o sygnaturze SK 54/06. W odniesieniu do sędziów instytucja stanu spoczynku ma stanowić gwarancję niezawisłości sędziowskiej. Immunitet formalny przysługujący sędziom z mocy artykułu 181 Konstytucji, a sędziom Trybunału Konstytucyjnego z mocy artykułu 196 ustawy zasadniczej, stanowi także gwarancję owej niezawisłości i tak należy tę instytucję postrzegać. Immunitet i pozostałe elementy stanu spoczynku tworzą mechanizm gwarancyjny. W przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego mechanizm ten znajduje szczególnie silne uzasadnienie w pozycji Trybunału jako sądu prawa i w ustroju tego sądu, w którym zasiadają sędziowie nie tylko niezawiśli w sprawowaniu swojego urzędu, ale podlegający tylko Konstytucji. A nadto sędziowie kadencyjni, wybierani tylko na jedną kadencję, bez możliwości jej powtórzenia, a zarazem z prawem do przejścia w stan spoczynku po zakończeniu tej kadencji. Immunitet jest w przypadku tych osób oczywistym, zdaniem prokuratora generalnego, elementem ich statusu jako sędziów w stanie spoczynku. W wyroku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie sygnaturze K 39/07 Wysoki Trybunał, odwołując się do poglądów doktryny w państwach demokratycznych i do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podkreślił, że, cytuję, immunitet zabezpiecza odrębność wymiaru sprawiedliwości wobec innych władz, chroniąc piastunów wymiaru sprawiedliwości przed prowokacją i retorsją, a także przed naciskami, choćby pośrednimi, ze strony innych władz. Trzy, co współcześnie stanowi największe zagrożenie dla odrębności trzeciej władzy przed wpływem środków politycznych zainteresowanych obsadą wymiaru sprawiedliwości oraz niewłaściwie ukierunkowanym naciskiem medialnym. Koniec cytatu. W zakwestionowanej regulacji zawarte zostało jedynie doprecyzowanie, by nie było żadnych wątpliwości interpretacyjnych, że immunitet ma zastosowanie także do sędziów Trybunału, znajdujących się w stanie spoczynku. Ale wręcz istotą stanu spoczynku jest to, by utrzymywał on gwarancję niezawisłości sędziów Trybunału. Brak immunitetu w przypadku sędziów w stanie spoczynku niweczyłby, zdaniem prokuratora generalnego, bowiem gwarancje, funkcje instytucji immunitetu wprowadzają swego rodzaju efekt mrożący w postaci zagrożenia sędziego, choćby potencjalnie działaniami retorycyjnymi w przyszłości.
a taki stan byłby sprzeczny z konstytucyjnym standardem niezawisłości sędziowskiej. Wysoki Trybunale, prokurator generalny w swoim pisemnym stanowisku w niniejszej sprawie przyznał wnioskodawcom rację w odniesieniu do jednego z zarzutów dotyczących artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak wiadomo, wnioskodawcy zarzucili tej regulacji niezgodnej z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji w zakresie, w jakim zakwestionowane unormowanie dotyczy wyboru sędziów w miejsce tych sędziów Trybunału, których kadencja upływa w grudniu bieżącego roku. Prokurator generalny, podzielając pogląd Piotra Winczorka na cel takiego, a nie innego ukształtowania samej ustawy zasadniczej, sposobu powoływania sędziów Trybunału, podkreśla, że ów sposób ma sprzyjać apolityczności Trybunału, jako że nowi sędziowie wybierani przez kolejne składy Sejmu następujących po sobie kadencji w miarę upływu indywidualnych kadencji sędziów dotychczasowych. Jeżeli dopuścimy do wyprzedzającego wybierania sędziów w sytuacji, gdy nie jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Trybunału w składzie określonym w Konstytucji, to zrodzi się pytanie o granicy owego wyprzedzenia. Bo jak zaś takich granic oznaczałby zaprzeczenie zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej. Dlatego też zawsze, gdy brak jest konieczności takiego wyprzedzającego realizowania kompetencji w zakresie wyboru piastunów organów monokratycznych lub członków organów kolegialnych, zasady demokratycznego państwa prawnego wymagają, zdaniem prokuratora generalnego, pozostawienia możliwości wykonania tychże kompetencji parlamentowi odzwierciedlającemu możliwie aktualny stan poparcia społecznego dla poszczególnych formacji politycznych. Kończąc wystąpienie, Wysoki Trybunale, proszę, by na pytanie Wysokiego Trybunału odpowiadał pan Andrzej Stankowski, dyrektor Biura Spraw Konstytucyjnych, prokurator generalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prokuratorze, i proszę teraz o zabranie głosu pana Rzecznika Praw Obywatelskich. Wysoki Trybunale, jest dla mnie wielkim zaszczytem wystąpić przed Wysokim Trybunałem w sprawie, która jest fundamentalna dla jakości demokracji oraz praw i wolności jednostki w Polsce. Oczywiście chciałbym podtrzymać stanowisko, które zostało przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu, stanowisko z 26 listopada. Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnym, którego zadaniem jest stanie na straży praw i wolności jednostki. Sprawa, która toczy się przed Wysokim Trybunałem, nie jest wyłącznie sprawą ustrojową. Dotyczy ona bowiem praw i wolności, dotyczy statusu Trybunału Konstytucyjnego, który jest jedynym organem upoważnionym konstytucyjnie do rozstrzygania w sposób wiążący o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, w tym zgodności z rozdziałem drugim Konstytucji zawierającym katalog praw i wolności jednostek oraz obywateli. Przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia, i to jest ten zakres, w zakresie którego Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do sprawy, jest to, czy przepis artykułu 137 ustawy z 25 czerwca określający procedurę wyboru sędziów Trybunału na miejsce tych, których kadencja kończyła się lub skończy w 2015 roku, jest zgodny z Konstytucją. Ten przepis znalazł swoją materializację w postaci uchwał z 8 października bieżącego roku. Zdaniem rzecznika przepis ten nie budzi wątpliwości w odniesieniu do przepisów pozwalających na wybór 3 sędziów na miejsce tych, których kadencja upłynęła 6 listopada. Jednocześnie rzecznik uważa, że przepisy pozwalające na wybór 2 sędziów na miejsce tych, których kadencja upływa w grudniu 2015 roku, jest niezgodny z Konstytucją. Argument rzecznika można w skrócie sprowadzić do tego, że za wybór konkretnych sędziów powinien być odpowiedzialny Sejm tej kadencji, w czasie której nastąpiło zakończenie kadencji sędziów. Nie można tego typu wyborów dokonywać awansem, na wyrost, na przyszłość. I w zakresie wyboru, w zakresie przepisów pozwalających na wybór sędziów, których, na miejsce tych, których kadencja kończy się w grudniu, Sejm przekroczył swoje kompetencje. Pragnę podkreślić, że kiedy te zmiany były przyjmowane przez parlament, nieliczne, niezależne podmioty
protestowały przeciwko temu rozwiązaniu. Jednym z tych podmiotów była Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która w opinii przedstawionej Komisją Senackim 13 czerwca 2015 roku podkreślała niezgodność z konstytucją przyjętych rozwiązań. Chciałbym poprosić, aby o kwestii szczegółowości tych rozwiązań i naszych argumentów powiedział później mój zastępca, pan Stanisław Trociuk. Jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć na temat istoty tej sprawy. Moim zdaniem ta sprawa nie sprowadza się tylko i wyłącznie do technicznej oceny zgodności przepisów ustawy czerwcowej, bo trudno nie odnieść się do wydarzeń ostatnich dni, gdyż mają one skutek dla interpretacji tych przepisów. Moim zdaniem można mieć wątpliwości konstytucyjne, jak wcześniej wspomniałem, odnośnie jednego przepisu artykułu 137 ustawy w kontekście wyboru sędziów na miejsce tych, których kadencja kończy się w grudniu. Jednakże wątpliwości konstytucyjne nie powinny prowadzić do działań, w których poszczególne organy władzy państwowej dokonują samodzielnej oceny sytuacji i na tej podstawie podejmują działania. Po pierwsze, prezydent odmówił dokonania aktu zaprzysiężenia trzech sędziów, pomimo tego, że zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również wielu innych instytucji i organów, nie ma żadnych podstaw do kwestionowania zgodności z konstytucją przepisów pozwalających na ich wybór oraz podjętych na podstawie nich uchwał 8 października. Po drugie, Sejm w ostatnich dniach najpierw podjął 5 uchwał, to są uchwały z 25 listopada, w których stwierdził, że uchwały z 8 października są pozbawione mocy prawnej. Później zignorował postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym działał niezgodnie z artykułem 190 ust. 1 Konstytucji. A po trzecie dokonał wyboru 5 nowych kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Powstała zatem sytuacja, w której Sejm samodzielnie ocenił zgodność z konstytucją przepisów oraz samodzielnie odwołał prawowicie powołanych sędziów. Wykroczył w ten sposób poza zakres kompetencji przewidzianych w Konstytucji oraz ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Naruszył zasadę trójpodziału i równowagi władz. Dlatego, Wysoki Trybunale, niniejsza sprawa ma znaczenie znacznie poważniejsze niż tylko techniczne rozstrzygnięcie, czy przepisy ustawy czerwcowej dotyczące powołania sędziów są zgodne z konstytucją. Wysoki Trybunale, polski model ustroju to jest demokracja konstytucyjna. Jest oczywiste, że władzę ustawodawczą oraz władzę wykonawczą sprawują przedstawiciele większości parlamentarnej. Ale posiadanie większości musi się wiązać z ograniczeniami. Ograniczenia wynikają z konstytucji, która została przyjęta w 1997 roku. Są to gwarancje praw i wolności jednostki, niezależność sądownictwa, ale także istnienie i funkcjonowanie szeregu organów i instytucji mających na celu zapewnienie trójpodziału oraz równoważenia się władz. Organy przy tym muszą działać w duchu rządów prawa oraz w duchu konstytucjonalizmu. Nie mogą traktować konstytucyjnych ograniczeń jako tylko czysty formalizm, który może zostać w każdej sytuacji przezwyciężony decyzją większości. Tym właśnie się różni demokracja od demokracji konstytucyjnej. Większość może decydować, ale tylko i wyłącznie w ramach konstytucyjnego gorsetu. Polska tradycja ustrojowa sięga tradycji i doktryny Hansa Kelsena. 90 lat temu została opublikowana książka Allgemeine Staatslehre, która mówi o pozycji ustrojowej sądownictwa konstytucyjnego. Chciałbym w tym miejscu zacytować klasyczny esej Kelsena „Kto powinien być strażnikiem konstytucji?”. Jeśli istota demokracji nie jest widziana we wszechwładzy większości, ale w stałym sporze dokonywanym w parlamencie przez różne grupy społeczne reprezentowane przez większość i mniejszość, to system sądownictwa konstytucyjnego jest szczególnie właściwym instrumentem do zapewnienia tej wartości. Kiedy mniejszość ma możliwość wniesienia skargi lub wniosku do Sądu Konstytucyjnego, to jest to adekwatny instrument w rękach mniejszości, aby nie pozwolić większości na naruszenie w sposób niezgodny z konstytucją interesów chronionych przez prawo. To jest także odpowiedni instrument, dzięki któremu można się chronić przed dyktaturą większości. To właśnie Sąd Konstytucyjny w ustrojach różnych państw europejskich ma za zadanie określać charakter praw jednostki po to, aby chronić mniejszości, grupy dyskryminowane, pominięte w rozwiązaniach legislacyjnych, nierówno traktowane, aby dbać o zachowanie reguł gry. Trybunał Konstytucyjny i jego rola dla ochrony praw jednostki to nie jest zatem dziedzictwo socjalizmu, jak się próbuje czasami powiedzieć, ale nasza wielka zdobycz cywilizacyjna, która nas zbliżyła do państw demokratycznych. To Trybunał poprzez wydawanie kilkuset orzeczeń każdego roku w różnych sprawach indywidualnych, ze skarg konstytucyjnych, pytań prawnych, na podstawie wniosków abstrakcyjnych kierowanych przez uprawnione podmioty, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, dokonuje interpretacji naszych praw.
To jest już prawie 30-letnia tradycja. To jest dziedzictwo wielu sędziów, autorytetów prawniczych, wybieranych przez różne większości parlamentarne, ale zawsze na długą 9-letnią kadencję, która co do istoty ma gwarantować odpowiedni poziom niezależności od bieżących sporów politycznych. Sąd Konstytucyjny to nie jest sąd dbający o popularność. Wyroki są różnie odbierane przez społeczeństwo. Dlaczego? Ponieważ muszą uwzględniać różne racje. Muszą brać pod uwagę różne interesy konstytucyjne i muszą dokonywać ważenia tych interesów i często nie są w stanie podobać się wszystkim. Ale właśnie długotrwałość kadencji, kwalifikacje sędziów, niezależność od aktualnej większości politycznej, powoływanie w różnych okresach sędziów łącznie dają gwarancję niezależności i profesjonalizmu w orzekaniu i budują zaufanie do instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Podejmowanie decyzji przez Sejm na zasadzie woli większości dotyczących obsady Trybunału przy zignorowaniu obowiązujących przepisów konstytucyjnych oraz ustawowych to otwarte kwestionowanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego. A bez niezależności trudno wymagać, aby Trybunał należycie wypełniał swoją rolę ustrojową w zakresie ochrony praw i wolności jednostki. Jeśli godzimy się na utratę niezależności Trybunału, to godzimy się na utratę organu chroniącego nasze prawa. Nie będzie organu zdolnego kontrolować zgodność aktów normatywnych z konstytucją. Decydować będzie wyłącznie, tak jak to określa Hans Kelsen, dyktatura większości. I chciałbym przekazać głos panu rzecznikowi. Dziękuję bardzo. Proszę z uwagą wszakże, że czas płynie. Proszę bardzo. Wysoki Trybunale, ja bardzo krótko odniosę się może do kwestii, które nie były przedstawione w pisemnym stanowisku rzecznika. A dynamika wydarzeń w ostatnich dniach jest taka, że wydaje się, że należałoby się do tego odnieść, szczególnie z perspektywy skutków ewentualnego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego na tle artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Skrótowo w stanowisku z 26 listopada odnieśliśmy się do uchwał Sejmu podjętych w dniu 25 listopada o uznaniu za pozbawione mocy prawnej uchwał z dnia 8 października 2015 roku dotyczących wyboru sędziów. I wydawało się wówczas, że w przypadku podzielenia stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiązaniem tej, no jednak już wówczas skomplikowanej sytuacji prawnej będzie odwołanie się do artykułu 190 ust. 4 ustawy o konstytucji, który mówi o tym, że inne rozstrzygnięcia, w tym w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich rozstrzygnięcie w postaci wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego mogą być uchylone po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności normy prawnej, na podstawie której ten akt wyboru był dokonywany. Niestety sytuacja uległa skomplikowaniu w dniu 2 grudnia, gdzie zostało przyjętych 5 kolejnych uchwał dotyczących wyboru sędziów na te stanowiska, które już zostały obsadzone uchwałami podjętymi w dniu 8 października. To stawia w moim przekonaniu problem ewentualnych skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zupełnie innym świetle. Dlatego, że te uchwały podjęte w dniu 2 grudnia tego roku no będą w moim przekonaniu każdego uczestnika postępowania ewentualnie przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie będzie zasiadał jeden z sędziów powołanych w dniu 2 grudnia 2015 roku, prowokować do prostego wniosku. A więc wniosku, że skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego jest nienależycie obsadzony, dlatego że jest obsadzony niezgodnie z konstytucją. A wobec tego jest to istotne zagadnienie z punktu widzenia funkcjonowania samego Trybunału Konstytucyjnego, bo zarzut niewłaściwej obsady organu wymierzającego sprawiedliwość, w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego, jest bardzo istotnym zarzutem. Więc powstanie problem ewentualnego rozstrzygnięcia tego, w jaki sposób wyjść z tej sytuacji
prawnej. I Wysoki Trybunale, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, należy tutaj poszukiwać tego w samej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. I wówczas, w moim przekonaniu, jednym ze skutków ewentualnie powinno być zastosowanie artykułu 8 punkt 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który mówi, że do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Skoro Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności jego organ, Zgromadzenie Ogólne, może stwierdzić wygaśnięcie mandatu sędziego, to może stwierdzić również mniej, czyli stwierdzić, że ten mandat w ogóle nie powstał. I wydaje się, że z perspektywy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego należałoby również rozważyć tą możliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak zaznaczałam na wstępie, do Trybunału wpłynęły opinie Amicus Curiae Naczelnej Rady Adwokackiej oraz pana prezydenta Rzeczypospolitej. Ze względu na wagę urzędu prezydenta Rzeczypospolitej chciałabym zapytać, czy Państwo reprezentujący prezydenta zechcą zabrać głos charakterem. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia opinii pana prezydenta jako amicus curiae w sprawie dotyczącej tak istotnej kwestii, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Pan prezydent w swojej opinii przede wszystkim zwraca uwagę, iż w trakcie uchwalenia ustawy z 25 czerwca 2015 roku naruszona została zasada tak zwanej ciszy legislacyjnej, którą Trybunał Konstytucyjny wywodzi z artykułu 2 Konstytucji, która jest również elementem zasady przyzwoitej legislacji. Ta zasada, co prawda przez Trybunał była przypisywana głównie prawu wyborczemu, ale należy uznać, że to prawo wyborcze powinno być rozumiane szeroko i rozciągać się także na te organy, które są kreowane przez organy wybierane w wyborach powszechnych. Drugi z argumentów podniesionych przez pana prezydenta to jest zarzut naruszenia zasad przyzwoitej legislacji, przede wszystkim poprzez stworzenie nowej jakościowo normy w artykule 19 ustęp 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zmiana spójnika, który łączy dwa podmioty uprawnione do wniesienia kandydata na sędziego Trybunału, tak jak było wcześniej, Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów, na nowy jakościowo oraz który wskazuje na istnienie koniunkcji, czyli konieczność współdziałania tych dwóch podmiotów ze sobą, sprawia, że ten przepis już nie może być rozumiany analogicznie, jak następowało to na podstawie regulacji zawartych w regulaminie Sejmu. Kolejny zarzut, który tutaj jest podnoszony, to jest również naruszenie autonomii regulaminowej parlamentu. Naruszenie autonomii poprzez to, że parlament ma możliwość samodzielnego kształtowania procedury, która dotyczy sposobu rozstrzygania różnych kwestii, sposobu procedowania w różnych sprawach przez parlament. Dotyczy to także sposobu obsadzania tych organów, których obsadzenie zostało powierzone parlamentowi. Tutaj doszło do takiej sytuacji, że mamy w systemie dwa różne rodzaje aktów normatywnych, ustawę o Trybunale Konstytucyjnym oraz regulamin Sejmu, które w różny sposób regulują kwestie związane z obsadzaniem tych organów. Regulamin Sejmu, będący dla Sejmu tą podstawową wytyczną, w jaki sposób ma postępować, inaczej reguluje kwestie związane z podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata, także terminem ich zgłoszenia. Ustawa z 25 czerwca czyni to inaczej. Dlatego tutaj uznaje pan prezydent, że Sejm miał pełne prawo w ramach swojej autonomii zagwarantowanej artykułem 112 Konstytucji w drodze regulaminu samodzielnie określać, natomiast przepisy ustawy winny być zharmonizowane z regulacjami wynikającymi z regulaminu Sejmu. Jest to tym bardziej uzasadniony zarzut, że Sejm siódmej kadencji nie dokonał stosownej zmiany w regulaminie, która pozwoliłaby na uniknięcie tego typu kwestii, jeżeli Sejm doszedł do wniosku, że jednak należałoby zmienić zapisy dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
I to, co jest konsekwencją istnienia tych dwóch różnych tak jakby porządków. W ramach jednej procedury wyboru sędziów doszło do pomieszania procedur wynikających z dwóch różnych aktów normatywnych. Częściowo zostały zastosowane przepisy regulaminu Sejmu, częściowo ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I ostatni z takich bardzo ważkich zarzutów podniesionych tutaj przez pana prezydenta dotyczy tego postanowienia z 30 listopada bieżącego roku, które dotyczy zabezpieczenia przez Trybunał Konstytucyjny roszczenia związanego z wniesionym wnioskiem. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w artykule 68 bezpośrednio wskazuje na możliwość zastosowania takiego zabezpieczenia przez Trybunał w sprawach, które zostały wszczęte w drodze skargi konstytucyjnej. Nie ma tutaj mowy o sprawach wniesionych w ramach wniosku, czyli w ramach kontroli abstrakcyjnej. Oczywiście tego typu zabezpieczenie byłoby uzasadnione, gdyby doszło do sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa i Trybunał, nie chcąc dopuścić tutaj do jakiegoś nadużycia prawa, zastosowałby również przez analogię przepisy mówiące o zabezpieczeniu. Dlatego zdaniem pana prezydenta to działanie polegające na zwróceniu się z apelem do Sejmu przez Trybunał w pewien sposób stanowi naruszenie artykułu 10 Konstytucji mówiącego o trójpodziale władzy i o tym, że władza sądownicza i władza ustawodawcza są władzami niezależnymi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej chciałby również skorzystać z prawa zabrania głosu? Proszę panie mecenasie. Proszę Wysokiego Trybunału, pragnę bardzo podziękować w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, w imieniu adwokatury za możliwość przedstawienia Trybunałowi opinii. Opinia ta jest uszczegółowieniem i wyrazem uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 listopada. Jest to krótka uchwała, którą myślę, że warto przytoczyć na początku mojego wystąpienia. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podejmowane w ostatnich kilku miesiącach przez Sejm siódmej i obecnej kadencji działania w odniesieniu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego stanowią przejaw instrumentalnego stosowania prawa w celach politycznych i stanowią atak na niezależność Trybunału Konstytucyjnego oraz niezawisłość jego sędziów. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej działania te stanowią zagrożenie dla efektywności środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, a w konsekwencji poważne zagrożenie dla skuteczności realizacji prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki. Proszę Wysokiego Trybunału, pierwsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę przygotowując opinię, to myślę, że warto podkreślić, że pismo z Wysokiego Trybunału dotarło do Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie 25 listopada z wyznaczeniem terminu 1 grudnia. Termin był krótki, ale zdołaliśmy przedstawić w tym krótkim terminie opinię przyjaciela sądu. Proszę Wysokiego Trybunału, pierwsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, jest to, że wniosek, który będzie dzisiaj rozpoznawany przez Wysoki Trybunał, nie dotyka kwestii najistotniejszej z punktu widzenia właśnie adwokatury. Adwokatury powołanej do ochrony praw i wolności jednostki, w tym prawa do sądu. Otóż wnioskodawca nie wskazał jako wzór kontroli konstytucyjnej artykułu 45 ustęp 1, 45 ustęp 1 Konstytucji. Nie wskazał jako wzór kontroli konstytucyjnej artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na te zagadnienia zwrócił uwagę bardzo dokładnie w swoim pisemnym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich. Myślę, że rozważanie kwestii niezależności i niezawisłości sędziowskiej musi być związane właśnie z prawem do sądu, które stanowi sposób ochrony wszystkich innych praw i wolności określonych w Konstytucji. Proszę Wysokiego Trybunału Konstytucyjnego, adwokatura stoi na stanowisku, że manipulacja składem osobowym celem realizacji bieżących potrzeb politycznych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana przez prawą czy lewą stronę Sejmu, przez konserwatystów, liberałów. Niezależnie od tego, kto aktualnie jest u władzy, zawsze godzić będzie w niezależność i niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego. Wybór dwóch tak zwanych sędziów grudniowych
na podstawie ustawy czerwcowej, na podstawie artykułu 137 godzi w niezależność i niezawisłość sądu, a w konsekwencji uderza w legitymację, wiarygodność, autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie te cechy są niezbędne, byśmy mieli do czynienia z realizacją prawa do sądu. A prawo do sądu obywatele realizują przed Trybunałem Konstytucyjnym. Od 1997 roku Trybunał był adresatem około 5000 skarg indywidualnych. Skarg na drodze petycji indywidualnej osób, których prawa i wolności były zagrożone. W 1000 przypadków te skargi były rozpoznane merytorycznie, proszę Wysokiego Trybunału. I cieszyły się uznaniem społecznym. To właśnie Trybunał ukształtował wiele praw i wolności w ciągu ostatnich 26 lat wolnej Polski dzięki temu autorytetowi, dzięki niezależności i niezawisłości, nie tylko wewnętrznej, ale zewnętrznej, to znaczy Trybunał był postrzegany jako niezależny. Uchwały podjęte na podstawie artykułu 137 zaskarżonej uchwały godzą w tę niezależność, a co najmniej w zewnętrzny odbiór tej niezależności i niezawisłości sędziowskiej, pomniejszając prawo do sądu i co za tym idzie, redukując ochronę, która należy się obywatelom, beneficjentom praw i wolności określonych w Konstytucji. Proszę Wysokiego Trybunału, z tego powodu Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie, w jakim umożliwił wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja upływa dopiero po zakończeniu kadencji Sejmu, siódmej kadencji, jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji RP, ale także z wzorcami kontroli konstytucyjnej niewskazanymi przez wnioskodawców, artykułem 10 Konstytucji i artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Jako amicus curiae zgłosił się także klub poselski Nowoczesna. Po raz pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, klub poselski i zarazem, powiedzieć można, partia polityczna zgłosiła się jako amicus w sprawie przed Trybunałem. Czy państwa wystąpienie, gdyby była taka konieczność po tym, co powiedziano, będzie miało charakter wyłącznie prawny, bo tylko na takie wystąpienie byłaby zgoda Trybunału. Czy jest przedstawiciel w ogóle? Ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Wysoki Trybunale, ja jestem autorem opinii prawnej przedstawionej przez Klub Parlamentarny Nowoczesna. Chciałbym podtrzymać to, co podnosimy w opinii prawnej. Moje wystąpienie będzie bardzo krótkie. Chciałem powiedzieć, iż odnosząc się tylko do kwestii prawniczych, zgodnie z opinią prawną artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie, w jakim daje podstawę Sejmowi siódmej kadencji, czy dał podstawę Sejmowi siódmej kadencji do powołania tych sędziów, następców tych sędziów, których kadencja wygasa w grudniu, jest niezgodny z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji w związku z artykułem 10 Konstytucji. W tym zakresie podtrzymuję stanowisko wyrażone w opinii prawnej. Dziękuję bardzo. Obecnie uczestnicy postępowania mogą ustosunkować się do przedstawionych stanowisk. Panie pośle. Bardzo dziękuję, Wysoki Trybunale. Szanując czas oraz to, że jesteśmy w miejscu, w którym tak naprawdę mają być rozważane wyłącznie argumenty prawne, pozwolę sobie co do wystąpienia pana posła przedstawiciela Sejmu się nie odnosić z jednym tylko wyjątkiem. Otóż zarzucanie pozorności działań grupie wnioskodawców jest niespotykane do tej pory. Chciałbym tylko wytłumaczyć, że pozorność to ewentualnie wada oświadczenia woli. Natomiast nie jesteśmy na etapie składania oświadczeń woli, jesteśmy w fazie procesu przed Trybunałem Konstytucyjnym, więc myślę, że zarzut ten jest zupełnie bezzasadny. Natomiast w mojej ocenie bardzo istotne jest odniesienie się do argumentów przedstawionych przez przedstawicielkę prezydenta Rzeczpospolitej.
Dlatego, że dokonujemy tutaj tak naprawdę bardzo ważnej oceny w dwóch aspektach. Po pierwsze, absolutnie nie mogę zgodzić się z tezą formułowaną przez przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej, jakoby regulamin Sejmu, którego oparcie normatywne znajduje się w artykule 112 Konstytucji, w hierarchii źródeł prawa mógł stanowić akt prawny rangi wyższej aniżeli ustawa. Uzasadnię to prostymi regułami zasad kolizyjnych. Po pierwsze, prosta zasada prawa wyższego rzędu nad prawem niższego rzędu. Otóż regulamin Sejmu przyjmowany jest wyłącznie uchwałą Sejmu. Ma on charakter wewnętrzny i nie może absolutnie stać w sprzeczności z zapisami ustawowymi. Z prostej przyczyny. Regulamin Sejmu jako uchwała nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, o którym mowa w artykule 87 Konstytucji. Co więcej, artykuł 112 Konstytucji wyraźnie wskazuje, jakiej materii dotyczy regulamin Sejmu. Chciałbym podkreślić wyraźnie, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia nawet edukacyjnego oraz tego, że dzisiejsza rozprawa cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem opinii publicznej, należy przełamywać te niestety niepełne informacje czy niepełne argumentacje przedstawiane w tej materii. Otóż organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, tu należy podkreślić jego organów, a nie organów zewnętrznych, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu, określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm. Absolutnie artykuł 112 Konstytucji nie przyznaje regulaminowi Sejmu w jakiejś szczególnej roli w hierarchii źródeł prawa. To wymaga podkreślenia, dlatego że przyjmując ten tok rozumowania, który w sposób wyjątkowo niebezpieczny prezentowany jest przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, można dojść do przekonania, że w najbliższym czasie na podstawie regulaminu Sejmu bądź też jego zmian można by dokonywać wszelkich, podkreślam, zmian również niezgodnych z ustawami, powołując się na rzekomą autonomię w tych regulacjach. Kto będzie następny? Czy na podstawie regulaminu Sejmu po dzisiejszym wystąpieniu Sejm stwierdzi brak mocy prawnej w wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy kolejnym będzie Rzecznik Praw Dziecka? Czy inne uchwały Sejmu, dla których podstawę normatywną ma stanowić wyłącznie regulamin Sejmu, mają przejść do porządku dziennego i najgorsze akceptowanego przez prezydenta Rzeczpospolitej? To jest wyjątkowo ważny argument w tej dyskusji. Jeżeli głowa państwa w stanowisku przed Trybunałem Konstytucyjnym zdaje się nie dostrzegać źródeł prawa określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, stawiając uchwałę i regulamin Sejmu ponad normami ustawowymi, to wyjątkowo niebezpieczne dla zasady demokratycznego państwa prawnego. Druga rzecz, która została podniesiona przez przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej, to kwestia możliwości wydania przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia o zabezpieczeniu. Otóż chciałbym z całą mocą podkreślić, że artykuł 74 ustawy o Trybunale, który nakazuje stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, nie wyłącza stosowania również przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. Trybunał Konstytucyjny
jest tutaj podmiotem autonomicznym w tym zakresie. Jego orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia ma tylko charakter orzeczenia procesowego, nie rozstrzygającego w tej sprawie. Nie można również zgodzić się z argumentem przedstawionym przez prezydenta Rzeczpospolitej, że mogło dojść w tym przypadku do naruszenia zasady podziału władzy. Niestety, do naruszenia zasady podziału władzy doszło w innym czasie. Doszło w momencie, kiedy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie przyjmował przyrzeczenia od 3 sędziów, którzy zostali wybrani uchwałą 8 października, uchwałą Sejmu, a po wygaśnięciu kadencji ich poprzedników stali się sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie w tym zaniechaniu doszło do naruszenia podziału władzy. Prezydent Rzeczpospolitej po pierwsze zanegował legalne uchwały Sejmu, nie mając do tego żadnych konstytucyjnych podstaw. Po drugie wszedł w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że tylko Wysoki Trybunał jest władny stwierdzić, czy działania ustawodawcy bądź też działania Sejmu w tym przypadku były lub nie zgodne z konstytucją. Jest to wyjątkowo ważne w obecnej sytuacji, gdyż przytoczona argumentacja w stanowisku prezydenta Rzeczpospolitej może stanowić wyjątkowo niebezpieczny precedens w przyszłości. Kiedy regulamin Sejmu będzie przywoływany jako podstawa normatywna do działań sprzecznych z ustawą, a odmowa wykonania konstytucyjnych obowiązków i niekierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego będzie przykładem naruszenia artykułu 10 Konstytucji. Z tego też względu, jako przedstawiciel wnioskodawców, absolutnie nie mogę przychylić się do argumentacji prezentowanej przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę bardzo. Wysoki Trybunale, ja chciałbym się odnieść do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie, w jakim mówił o uchwałach Sejmu podjętej w 8 kadencji. Przedmiotem dzisiejszej rozprawy, przedmiotem badania konstytucyjności przepisów jest ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku, a nie akty prawne podjęte przez Sejm 8 kadencji. I to jest po pierwsze. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że uchwały Sejmu, w związku z tym, że regulują wewnętrzne zasady funkcjonowania Sejmu, nie podlegają kontroli konstytucyjnej Trybunału Konstytucyjnego. Jest kolejna uwaga. Chciałbym się też odnieść do wystąpienia przedstawiciela prezydenta. Ja nie mówiłem celowo w swoim początkowym wystąpieniu o postanowieniu zabezpieczającym Trybunału Konstytucyjnego z tego względu, że do tego postanowienia Sejm odniesie się. Procedura została już wszczęta. Marszałek Sejmu projekt stanowiska w tej sprawie przedstawi Komisji Ustawodawczej. Natomiast mnie osobiście nie sposób nie zgodzić się z argumentacją pana prezydenta. Wydaje się, że raz, że postanowienie zabezpieczające w tym wypadku łamie dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie stwierdzał, że
wydanie takiego postanowienia w oparciu o kodeks postępowania cywilnego jest niedopuszczalne. I również w tej sprawie, w moim głębokim przekonaniu, ono było niedopuszczalne, godziło w autonomię Sejmu, w zakres spraw, który jest wyłącznie właściwy zgodnie z konstytucją i przypisany Sejmowi jako najwyższemu organowi władzy ustawodawczej. To tyle moim uwagi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, czy pan chciałby zabrać głos? Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem proszę pana prokuratora. Panie rzeczniku, proszę. Panie Trybunale, w związku z wypowiedzią pana posła, no, pragnę przypomnieć przede wszystkim, że przedmiotem postępowania jest zgodność z konstytucją artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a więc przepisu, który reguluje wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że w tym kontekście mówienie również o finalnym akcie, czyli o uchwale o wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem postępowania, ale w związku z tym mam dwa pytania do pana posła. Pierwsze dotyczące tego, jak Sejm rozumie uchwałę o wyborze na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy Sejm uważa, czy to jest akt, że to jest akt stosowania prawa, czy to jest akt normatywny? A drugie pytanie, byłbym wdzięczny za wskazanie podstawy prawnej wydania uchwał w dniu 25 listopada 2015 roku, bo niestety w tekście opublikowanym nie ma takiej podstawy prawnej. I potem jeszcze, Wysoki Trybunale, miałbym jedno pytanie do przedstawiciela Rady Ministrów. Panie rzeczniku, bardzo przepraszam, ale to nie jest faza zadawania pytań. Zadał pan fascynujące pytania i myślę, że Trybunał będzie się musiał nimi zająć, ale nie będę mogła usatysfakcjonować pana, prosząc pana posła, żeby na te pytania w tej chwili odpowiedział. Teraz członkowie składu orzekającego będą kierowali pytania do przedstawicieli uczestników postępowania. W tej sprawie wyznaczono dwóch sędziów sprawozdawców ze względu na to, że Trybunał działał pod presją czasu i musiał przygotować sprawę w bardzo krótkim okresie. Proszę najpierw o zabranie głosu pana sędziego Leona Kieresa. Dziękuję pani przewodnicząca. Po dwa pytania do obydwu panów posłów. Najpierw do pana posła Borysa Budki, przedstawiciela wnioskodawców. Panie pośle, proszę wskazać na ratio legis artykułu 137 ustawy. Wysoki Trybunale. Co jest takiego istotnego w usprawiedliwieniu przyjęcia tej regulacji? Ja reprezentuję w tym przypadku wnioskodawców, którzy formalnie skarżą ten przepis, natomiast pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, posiłkując się wykładnią historyczną i uzasadnieniu, które padało podczas prac legislacyjnych. Po pierwsze, przyjmując podstawową zasadę wprowadzenia 3-miesięcznego terminu do zgłaszania kandydatur na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca, wiedząc o tym, że jest okres przejściowy pomiędzy 7. i 8. kadencją Sejmu, zdecydował, by w przypadku sędziów, których kadencja wygasa w 2015 roku, a więc w okresie, kiedy mamy do czynienia ze stykiem 7. i 8. kadencji, okres do zgłaszania, termin do zgłaszania kandydatur zmienić do terminu 30-dniowego po to, by można było dokonać tego wyboru tak, zapewniając ciągłość pracy Trybunału. Okazało się, że ustawodawca dobrze przewidział wygaśnięcie kadencji czy zakończenie kadencji Sejmu 7. kadencji, gdyż prezydent Rzeczpospolitej pierwsze posiedzenie Sejmu zwołał już po wygaśnięciu kadencji trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
A więc niejako to ratio tych zaproponowanych zmian i możliwości dokonania wcześniejszego wyboru jest niekwestionowane. Natomiast po rozwadze Trybunału pozostawiam tą pozostałą kwestię w granicach tego zaskarżenia, którego dokonaliśmy. Natomiast ratio tych przepisów wynikało z tego, że Sejm poprzedniej kadencji, przewidując czy wprowadzając ten tryb wydłużony dla składania przyszłych kandydatur, zdecydował się na skrócenie tego w przypadku sędziów, których kadencja wygasała w 2015 roku. I wnioskodawcy poddają Wysokiemu Trybunałowi pod ocenę, czy to rozwiązanie było konstytucyjne. Panie pośle, jak długo trwały prace nad projektem tej ustawy? Prace nad ustawą trwały blisko 2 lata. A kiedy ten artykuł 137 został wniesiony? On był wniesiony w końcowej fazie prac, gdzieś pod koniec. No, ja podejrzewam, że to mógł być maj, czerwiec, ale tutaj nie. Z racji sprawowanej przeze mnie innej funkcji od maja nie uczestniczyłem w pracach legislacyjnych. Były możliwości zajęcia się tą problematyką wcześniej, jak pan sądzi? Oczywiście zawsze jest taka możliwość, że gdyby były krótsze prace legislacyjne, to tak. Natomiast zwracam uwagę, że Sejm poprzedniej kadencji podszedł do nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która to ustawa została wniesiona przez prezydenta Rzeczpospolitej z wyjątkową atencją i uwagą. Tutaj była specjalna podkomisja powołana, gdzie każdy artykuł rozważany był podczas długich dyskusji, gdzie starano się stworzyć ustawę, która będzie fundamentem dla pracy Trybunału na wiele lat. No, jak ja znam prace parlamentarne, to reakcja parlamentu na wnoszone projekty ustaw przebiega w 2 etapach. Najpierw się zajmujemy generalnie filozofią, zasadami, założeniami ustawy, później przechodzimy do regulacji szczegółowych. Czy była jakaś refleksja nad problemami, które w artykule 137 zostały zawarte, ujęte, wysłowione w tym przepisie wcześniej? Oczywiście były dyskusje zarówno na forum komisji, podkomisji, jak później komisji, która przyjmowała to stanowisko, jak później w czasie debaty parlamentarnej podnoszono, rozważano argumenty, które również były podnoszone przez przeciwników tego rozwiązania, dlatego że wskazywano na to, że być może wybór sędziów, których kadencja upłynie w czasie Sejmu, już w czasie istnienia Sejmu 8 kadencji, jest wadliwa i no, większość sejmowa przyjęła takie rozwiązanie. Osoby, które przeciwnicy takiego rozwiązania skorzystali z drogi kontroli tego rozwiązania przez Trybunał Konstytucyjny. Niemniej jednak po wycofaniu ich wniosku ówczesna większość stwierdziła, że zarzuty, które są podnoszone w stosunku do artykułu 137 są na tyle poważne i na tyle warte rozważenia, że przejęliśmy ten wniosek, wychodząc z prostego założenia, że tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny może rozwiać wątpliwości, stwierdzając ewentualną niekonstytucyjność tego przepisu przejściowego. To panie pośle, jeszcze drugie pytanie, już żeby pana więcej nie trudzić. Mianowicie istotna część zarzutów wnioskodawcy dotyczy naruszenia przez ustawodawcę tak zwanej autonomii regulaminowej. Chodzi tam zwłaszcza o to, że termin na zgłaszanie kandydatów na sędziów Trybunału powinien być określony w regulaminie, a nie w ustawie. Czy w pracach nad projektem ustawy Sejm rozważał zmiany, możliwość zmiany regulaminu Sejmu? Sejm wychodził z bardzo prostego założenia reguł kolizyjnych, o których mówiłem przed chwilą. Otóż po pierwsze, ustawa późniejsza deroguje ustawę wcześniejszą, a po drugie, akt prawny wyższego rzędu ma w hierarchii źródeł prawa wyższość nad rozwiązaniami przyjętymi w aktach niższego rzędu. Dlatego też
zdaniem ówczesnej większości ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i przepisy przejściowe dawały możliwość uregulowania tego właśnie w ustawie. I z racji prostych zasad kolizyjnych w ocenie ówczesnej większości było to jak najbardziej słuszne rozwiązanie. Natomiast ja, prezentując dzisiejszy wniosek, przedstawiam argumentację strony przeciwnej, która to argumentacja została powtórzona przez zarówno w motywach ustnych przez posła przedstawiciela Sejmu, jak i panią minister, panią przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej, i rozwadze Trybunału pozostawiam kwestię właśnie kolizji norm i przede wszystkim kwestii ewentualnej niekonstytucyjności, dlatego że tutaj jeszcze jest bardzo istotna kwestia, czy tej ewentualnej niekonstytucyjności norm ustawy z regulaminem Sejmu, bo oczywiście artykuł 112 stanowi wzorzec, ale również trzeba patrzeć na to pod kątem artykułu 87 Konstytucji. Dziękuję, panie pośle. Pana posła Marka Asta kieruje pytania w tych samych dwóch kwestiach, tylko w odwrotnej kolejności. Czy trwają jakieś prace, czy obejmujecie państwo refleksją tę problematykę relacji między ustawą a regulaminem Sejmu, i czy jakieś trwają prace nad zmianami w regulaminie Sejmu? Wysoki Trybunale, w tym momencie takie prace nie są podjęte, natomiast z całą pewnością problem istnieje i problem przez Sejm będzie wzięty pod uwagę. Natomiast prace nad zmianami w regulaminie Sejmu, to nie przeczę, odbyły się, tak, dlatego że doszło do zmiany regulaminu Sejmu i w oparciu o znowelizowany regulamin Sejmu były podejmowane uchwały w zakresie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale jak rozumiem, Wysoki Trybunał pyta nie o te zmiany w regulaminie Sejmu, tylko o te, które wiążą się z relacją pomiędzy regulaminem a ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. A zatem w tym momencie takie prace nie trwają. Bardzo dziękuję. Natomiast wracając do artykułu 137, który budzi tak gorące emocje, spory i dyskusje, chciałbym pana zapytać jako parlamentarzystę Sejmu także siódmej kadencji, prawda, panie pośle, czy ten artykuł 137 zawierający czy kształtujący regulację przejściową był poddawany jakiejś szerszej dyskusji, opinii? Wysoki Trybunale, ja nie uczestniczyłem w pracach nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, zatem mogę jedynie odpowiedzieć w oparciu o powszechną wiedzę na temat tego, w jaki sposób artykuł 137 został do ustawy wprowadzony. I raczej głębsza refleksja w wprowadzeniu tego przepisu posłom tworzącym ustawę nie przyświecała. Raczej było to tak, jak to uzasadniał pan poseł Kropiwnicki w trakcie pracy nad ustawą, podyktowane troską o sprawne działanie Trybunału Konstytucyjnego w okresie przejściowym, zapewnieniem pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, ale jak się okazuje, ta troska była całkowicie bezzasadna, czego dowodem jest dzisiejsze posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w składzie 5-osobowym rozstrzygające ważną kwestię ustrojową, czyli zaskarżenie
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Panie pośle, a czy rozważano wówczas na różnych etapach prac sejmowych problem zagrożeń konstytucyjnych, jakie mógłby nieść projektowany wówczas przepis artykułu 137? Takie trybunale i nie jest wiadome jeden aspekt sprawy, no, podnoszony przez senatora Jackowskiego w kontekście udziału w rozpatrywaniu skarg na ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ewentualnych skarg na uchwaloną ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, sędziów, którzy uczestniczyli w pracach nad tą ustawą, ale ten problem został rozwiązany. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi, które przyjmuję jako członek składu 5-osobowego z najwyższą starannością, rozważający i akuratnością, talentami, którymi zostałem obdarzony, te problemy, które wiążą się z tą sprawą. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Teraz będzie zadawać pytanie pan sędzia Marek Zubik. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do przedstawiciela Rady Ministrów. Myślę, że mam nadzieję krótkie. Czy mógłby pan wskazać Trybunałowi Konstytucyjnemu podstawę prawną do opublikowania w Monitorze Polskich uchwał Sejmu z 25 listopada 2015 roku, które zostały opublikowane w pozycjach od 1131 do 1135? Taką uchwałą był wniosek o ich ogłoszenie skierowany z Sejmu. Prosiłbym o podstawę prawną do opublikowania przez Prezesa Rady Ministrów tych uchwał. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych. Podstawę prawną tej ustawy. Konkretny przepis. W tej chwili nie jestem w stanie podać tego przepisu. Czy potrzebuje pan tekst ustawy? Myślę, że tak. Czy jest w stanie, ma pan kogoś, kto jest w stanie panu to udostępnić? Zapytam może uściślając, czy któryś z ustępów artykułu 10 był tutaj stosowany, tej ustawy? Chwilka, ponieważ nie mam w tym momencie tekstu. Pan sędzia ma może inne pytanie? Nie, nie. Jeszcze? To jest pytanie wyjściowe, kluczowe. Tak? Rozumiem. To musimy poczekać chwilę na odpowiedź. Artykuł 10 ustęp 2 punkt 3, przepraszam, punkt 2. Pod którą literą? Litera G. Czyli rozumiem, że dla Prezesa Rady Ministrów nie budziło wątpliwości, że to jest uchwała w sprawie odwołania organu na stanowiska państwowe. Wysoki Trybunale, Prezes Rady Ministrów ogłaszając akty skierowane do ogłoszenia nie jest uprawniony do oceny, czy ten akt został do prawidłowości podjęcia aktu prawnego. Do oceny prawidłowości, czy panie prezesie, wskazano, że jest to
wspomniany pod literą G podstawa, czyli wyboru, powołania lub odwołania na określone w konstytucjach lub ustawach stanowiska państwowe, uchwały o powołaniu lub odwołaniu wymagających zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody. Taką podał pan podstawę? Tak. Bardzo dziękuję. Nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. Pan sędzia Andrzej Wróbel, jeszcze pytania. Pytanie do pani minister, jeśli można. Dwa. Jak pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej definiuje akt odbioru, odebrania przyrzeczenia od sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez Sejm? I po drugie, to jest bardziej ogólne pytanie, jakie są konstytucyjne podstawy do udziału pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze obsadzania tego stanowiska? Pan prezydent tutaj zapoznał się z opiniami, które zostały zamieszczone na stronach Sejmu. To są opinie Biura Analiz Sejmowych, wskazujące, że tak naprawdę proces wyboru sędziego podczas proces cały obsadzenia urzędu sędziego kończy się w momencie złożenia ślubowania przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Taką wytyczną dla pana prezydenta jest tutaj przepis mówiący o tym, że ślubowanie składa nie sędzia, ale osoba, która została wybrana do pełnienia urzędu sędziego. To jest jedna taka podstawa. Natomiast drugi argument, który za tym przemawia, to uznanie, że z chwilą wyboru kogoś przez Sejm na stanowisko sędziego, ta osoba staje się sędzią, oznaczałoby to, że w dniu 8 października po podjęciu stosownych uchwał przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego przejściowo wchodziło 20 sędziów. Dlatego, że jeżeli uznajemy za moment miarodajny jako moment obsadzenia stanowiska sędziego, moment podjęcia tej uchwały, wtedy no, byłoby to logiczną konsekwencją. Dlatego tutaj dodatkowym argumentem, który przemawia również za tym, że to prezydencki akt odbioru tego ślubowania ostatecznie konstytuuje tak jakby sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest to, że prezydenci do tej pory mogli wstrzymać się z przyjęciem ślubowania, jeżeli mieli jakieś wątpliwości dotyczące właśnie procedury wyboru. Przypominam, że do takiej sytuacji doszło w związku z wyborem pani sędzi Bagińskiej, w której przypadku pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński 3 miesiące weryfikował, czy rzeczywiście pani sędzia spełnia wszystkie kryteria wymagane, czy może przyjąć od niej ślubowanie. Tutaj nie było takiej praktyki również, żeby sędziowie składali ślubowanie w pierwszym dniu, w którym kończyła się kadencja sędziego, w zastępstwie którego zostali wybrani. Dlatego to są te podstawowe argumenty. Czy mogę prosić pana sędziego o powtórzenie drugiego pytania? Jakie są konstytucyjne podstawy udziału pana prezydenta w procedurze obsadzania stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Tutaj, jak wskazuje Konstytucja, wybór jest w pewien sposób rozłożony w czasie. Wybór jest procedurą dwuetapową i tak naprawdę szczegółowo te procedury określa w tym momencie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym rozdzielająca akt samego wyboru osoby do pełnienia urzędu sędziego w postaci podjęcia stosownego aktu przez parlament i tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, że to parlament dokonuje wyboru tej osoby i aktu ślubowania. I tak to zostało rozdzielone na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku. Chciałbym nawiązać do pytania pana sędziego Zubika. Chodzi mi o konkretny przepis Konstytucji, który upoważnia pana prezydenta do udziału w tej procedurze. W opiniach, które były przedstawiane, nawiązuje się tutaj do uprawnienia prezydenta związanego z powoływaniem sędziów. I tutaj też pragnę zwrócić uwagę, że posługiwanie się przez sędziów Trybunału tytułem sędziego Trybunału w pewien sposób stanowi nawiązanie do prerogatywy prezydenckiej wynikającej z artykułu 144 ust. 3 Konstytucji mówiącego o powoływaniu sędziów. Oczywiście nie jest to dosłowne stosowanie prerogatywy, bo tutaj od razu muszę uszczegółowić, dlatego że oczywiście powołanie sędziego czy ukonstytuowanie sędziego nie następuje na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Niemniej jednak w tym wypadku ta procedura nie jest tak jakby do końca opisana w przepisach konstytucyjnych, ponieważ częściowo stanowi ona nawiązanie do statusu sędziego, częściowo stanowi tutaj nawiązanie do kompetencji kreacyjnych pozostawionych po stronie parlamentu.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie przewodniczący. Tu jeszcze ja mam kilka pytań. Może od pana posła rozpocznę. Jedną ze spornych spraw jest tutaj relacja pomiędzy przepisami regulaminu Sejmu i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym regulującym procedurę wyboru sędziów. Proszę powiedzieć mi, w świetle artykułu 112 Konstytucji organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu. W którym zakresie tego umocowania konstytucyjnego ustawa o Trybunale Konstytucyjnym naruszyła regulamin? Którą z materii, która została przekazana przez konstytucję do regulacji regulaminowej? Wysoki Trybunale, ja w tym momencie nie reprezentuję wnioskodawców i nie pamiętam, aby we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego padły tego rodzaju zarzut, więc trudno mi się w tym momencie do tego pytania ustosunkować. To może pana prokuratora poproszę o pomoc. Czy to jest sprawa, dziękuję na razie panie pośle, sprawa organizacji wewnętrznej, czy to jest sprawa porządku prac Sejmu, no bo na pewno nie trybu powoływania i działalności jego organów, prawda? Wysoki Trybunale, tylko i wyłącznie można byłoby w ogóle rozważać, aczkolwiek prokurator generalny zaprezentował swoje stanowisko inne niż wnioskodawcy na ten temat, relacje między pojęciem porządek prac Sejmu, a znaczy tym ujętym w zakresie autonomii regulaminowej Sejmu, a trybem postępowania wewnątrz już Sejmu regulowanym w tej ustawie, aczkolwiek prokurator generalny zaprezentował pogląd taki, iż mamy tu do czynienia z sytuacją taką, kiedy z uwagi na to, że chodzi o uregulowanie w ustawie tylko i wyłącznie tego etapu, który decyduje o uruchomieniu procedury przed Sejmem i dotyczy on zainicjowania procedury związanej z obsadzeniem organu zewnętrznego w stosunku do Sejmu, to nie ma tu mowy o naruszeniu autonomii regulaminowej Sejmu, ale taki jest pogląd prokuratora generalnego w tej sprawie, a mówię, jeżeli w ogóle rozważać, to tylko i wyłącznie w tej kwestii porządku prac, ale tutaj ustawa, Wysoki Trybunale, przyjęła takie rozwiązanie, iż wyraźnie nawiązała, i to w swoim pisemnym stanowisku prokurator generalny także podkreśla, do regulaminu. Po prostu w tych sprawach, które już rzeczywiście mieszczą się w samym porządku prac Sejmu, odesłała do uregulowań, do unormowań regulaminowych. Czyli spór dotyczyłby tego, jak rozumiemy pojęcie porządek prac Sejmu. Tak. Dziękuję. Druga sprawa. Pan poseł powiedział nam już o tym, jak on rozumie relacje pomiędzy dwoma aktami, regulaminem. Panie pośle, to już wiemy, chyba że pan chciałby stanowisko zmienić. Nie, pani nie, sędzia mnie już wywołuje. Nawiązuję tylko do tego, co pan powiedział. Znamy pana stanowisko, to do relacji regulaminu i ustawy. Jakie jest w tym zakresie stanowisko pana prokuratora i pana rzecznika? W jakiej relacji są te dwa akty normatywne? Wysoki Trybunale, faktem jest, że autonomia regulaminowa jest instytucją konstytucyjną i wobec tego możemy mówić o pewnych takich, powiedziałbym, materiach, które powinny być uregulowane w tymże regulaminie, ale musimy brać pod uwagę także unormowania konstytucyjne, które dotyczą tego, co powinno, co może być normowane w ustawach. Panie prokuratorze, przepraszam, że przerywam. Pan poseł mówił o tym, że ustawa jest aktem wyższej mocy niż regulamin. Tak, pana zdaniem czy nie? Wysoki Trybunale, jeżeli chodzi o te relacje wzajemne, to tu z poglądów doktryny i z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że nie badamy relacji pionowej między regulaminem Sejmu a ustawą. Nie ma ale tutaj dobrze takiej, to wiedzieć.
nie ma takiej zależności. Taki jest pogląd też prokuratora generalnego w tej sprawie. Panie rzeczniku. Dziękuję bardzo. Panie Trybunale, no cóż mogę dodać? Mogę powiedzieć tyle, co prokurator generalny. Regulamin Sejmu z istoty treści artykułu 112 wynika, że reguluje wewnętrzny porządek, prawda, pracy jednego z konstytucyjnych organów, jakim jest Czyli Sejm. Jeśli dobrze rozumiem, materię wykluczającą się z tą, którą reguluje ustawa, tak? No oczywiście, Wysoki Trybunał. To proszę jeszcze... Proszę jeszcze zostać na chwilkę. Jaki normatywny charakter ma ta zasada, do której odwołujemy się tutaj dosyć często, mianowicie, że sędziów powinien wybierać Sejm kadencji, w okresie trwania której kończy się kadencja ustępujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Jak pan by określił charakter normatywny tej zasady, co do której treści się wszyscy uczestnicy postępowania zgadzają? No, tak się wydaje. Wysoki Trybunale, no w moim przekonaniu to rozumiem, że to jest norma powszechnie obowiązująca, prawda? I również tą normą są związane organy Sejmu. A wyrażona gdzieś w tekstach prawnych? Znaczy, Wysoki Trybunale, w moim przekonaniu da się to wyłożyć, to znaczy nie poprzez sam wzorzec z artykułu 194 ustęp 1 Konstytucji, ale 194 ustęp 1 w związku z artykułem 98 ustęp 1, który mówi, prawda, o tym, kiedy się rozpoczyna i kończy kadencja Sejmu, i mówi o tym, że sędziowie są wybierani indywidualnie, czyli nie może być to zbiorowa, jak gdyby procedura wyboru tych sędziów. Z artykułu 137 wynika, prawda, że wszyscy jak gdyby mają być w jednym terminie zgłoszeni. Dziękuję bardzo. I panie prokuratorze, to samo pytanie. Wysoki Trybunale, ponieważ wprost takiej regulacji nie ma, ale rzeczywiście, tak jak powiedział pan rzecznik, służy ona realizacji idei, jaka legła u podstaw sformułowania artykułu 194 ustęp 1 Konstytucji, to możemy powiedzieć, że jest to ukształtowany w państwie demokratycznym zwyczaj konstytucyjny służący realizacji normy kierunkowej, jaką było to, aby zapewnić zmienność składu Trybunału i możliwość wpływania na tenże skład parlamentu w różnych okresach, znaczy w różnych jego kadencjach, czyli parlamentu, który co jakiś czas odnawia swoją legitymację demokratyczną. Dziękuję. Pani to określa. Mam jeszcze jedną sprawę. Otóż w wystąpieniu pani reprezentującej pana prezydenta, proszę się dzielić, bo nie będę chyba pani trudziła. Jest taki wyraźny argument, że pewna kolizja powstała pomiędzy przepisami regulaminu a ustawy. Zatem również, że częściowo dokonano wyboru sędziów na podstawie regulaminu Sejmu, a częściowo na podstawie ustawy. I odwołanie do artykułu 19 ustęp 1 i spójnika. Spójnik oraz urasta nam do rangi problemu konstytucyjnego. Chciałabym zatem, żebyśmy się zastanowili nad tym, dlaczego przyjęto taką tylko interpretację tego spójnika. Skądinąd wiadomo, że on jest, mam legislatora świetnego na sali, więc albo zaprzeczy, albo potwierdzi, wieloznaczny. Czy brano pod uwagę inne znaczenia spójnika oraz w tym bardzo prostym złożeniu, które występuje w ustawie, że prawo zgłaszania kandydatów na sędziów przysługuje prezydium Sejmu oraz grupie posłów? Pani Przewodnicząca, Wysoki Trybunale, tutaj przede wszystkim zwrócono uwagę na ten spójnik oraz jako spójnik charakterystyczny właśnie dla koniunkcji, dla konieczności spełnienia obydwu tych elementów w opinii pana profesora Banaszeka, która została sporządzona na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Tak, dokładnie, tylko ja nie będę tutaj tej opinii przytaczać. I naszą uwagę przede wszystkim zwróciła ta inna jakość. Poprzednia ustawa, przepraszam, z 97 roku, posługiwała się w zakresie tego konkretnego przepisu, tej regulacji dotyczącej sposobu zgłaszania sędziów, spójnikiem lub. Czyli tutaj było ewidentne nawiązanie do tej regulacji zawartej w regulaminie Sejmu. Regulamin Sejmu, jak wiemy, pochodzi z roku 92, gdzie jest operowanie spójnikiem albo. Albo właśnie. I tutaj już w przypadku tej poprzednio obowiązującej regulacji nie mieliśmy tego typu wątpliwości, no bo wiadomo, że
z zasad logiki formalnej wynika, iż spójnik lub oznaczający właśnie tą alternatywę łączną może oznaczać, że jeden bądź drugi podmiot będzie uprawniony do zgłoszenia tego wniosku. W naszej ocenie zastosowanie tego wspólnika oraz w nowej ustawie spowodowało rzeczywiście zupełnie nową jakość. Odejście od pewnej praktyki traktowania, że te podmioty, które mogą zgłaszać kandydatów na sędziów Trybunału, mogą działać osobno. W tym wypadku zostało to sformułowane zupełnie inaczej, co w naszym odczuciu rodziło po stronie ustawodawcy właśnie intencje innego podejścia do tego, w jaki sposób powinni być zgłaszani sędziowie. Mało tego, wydaje mi się, że tutaj takim argumentem, który przemawia właśnie za taką interpretacją tego przepisu, jest właśnie chęć współdziałania Prezydium Sejmu z posłami, tak żeby zgłaszając kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego osiągnąć ten pluralizm, żeby nie tylko Prezydium, w którym większość ma oczywiście ta partia, która jest partią rządzącą czy koalicja rządząca, decydowała o tym, kto będzie sędzią Trybunału, ale żeby zwrócić się także do posłów, współdziałać z tymi posłami właśnie w zgłoszeniu kandydatów na sędziów Trybunału. Dziękuję, dziękuję bardzo. Więc to nie problem wspólnika, tylko tego, żeby zmienić, utrudnić, powiedziałabym tak, albo skłonić albo do porozumienia podmioty, do porozumienia, które... Panie prezesie, to jak mam sobie poradzić z takim przepisem? Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów. Wszystkim razem? Oczywiście nie. Rozumiem, że odnosimy się przede wszystkim do artykułu 19 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i tego wspólnika tak. Oraz. W mojej ocenie przepis ten należałoby czytać jako alternatywę rozłączną w sytuacji oczywiście, gdyby nie ten element historyczny, który tutaj został wskazany przez przedstawiciela prezydenta. Oczywiście taki wykładnik historyczny, czyli to zróżnicowania, co było wcześniej, co jest obecnie, oczywiście można poszukiwać znaczenia i rozumiem, że w literaturze takie poszukiwanie się odbyło i teza, jaka była postawiona, to że było to rozumiane jako współdziałanie tych dwóch organów. Natomiast w tym przypadku, w mojej ocenie, w takim najprostszej wykładni językowej oraz celowościowej, trudno przesądzić, że te dwa organy muszą współdziałać. Choć oczywiście nie można tego wykluczyć. Dziękuję bardzo. Nie mamy... Pan poseł Budko, bardzo proszę. Wysoki Trybunale, bardzo dziękuję. Tylko tutaj ja chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że skoro prezydent Rzeczpospolitej interpretuje ten przepis jako łączny, o czym pani minister mówiła, to na jakiej podstawie przyjął ślubowanie wczoraj od czterech sędziów, którzy byli zgłoszeni nie przez wspólnie przez Prezydium Sejmu i grupę posłów, tylko wybrane wczoraj osoby, bo ja pozwolę sobie nie nazywać ich sędziami, wybrane wczoraj osoby były wybrane wyłącznie na wniosek grupy posłów. Czyli prezydent Rzeczpospolitej, przedstawiając to stanowisko dzisiaj, mówiąc o tym, że ten ratio tego przepisu, na podstawie którego dokonano wyboru, bo ustawa o Trybunale Konstytucyjnym obowiązuje i wczoraj stała się podstawą do dokonania wyboru. No to Wysoki Trybunale, Szanowni Państwo, dochodzimy już do kuriozum. Prezydent Rzeczpospolitej, prezentując pogląd przed Trybunałem Konstytucyjnym, że przepis artykułu 19 i użycie spójnika oraz miało na celu zagwarantowanie współdziałania grupy posłów z Prezydium Sejmu przy zgłaszaniu kandydatur na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jednocześnie będąc strażnikiem Konstytucji, który przez pewien czas tak bardzo pilnował parlamentu, a dokładnie Sejmu i nie przyjmował jego zdaniem błędnego wyboru z października, nagle... Panie pośle, przepraszam bardzo, ale dokonuje, tylko że to nie jest przedmiot rozpoznania Trybunału. Ta wykładnia, Wysoki Trybunale, przepraszam, nie może się ostać, nawet z racji tego, że prezydent sam sobie przeczy w tych działaniach. Także przepraszam i jeszcze odnosząc się, bo nie wspomniałem co do tego terminu, prawnej. Jeśli Trybunał tak? by pozwolił, uzupełniając, bo pan sędzia Kieres pytał, skąd artykuł 137.
Tu należy to interpretować w relacji do artykułu 19 ustawy o Trybunale. Tam wprowadzono okres wcześniejszego zgłaszania przed upływem kadencji danego sędziego 3 miesiące przed. Natomiast artykuł 137 był przepisem przejściowym o charakterze technicznym, który został już skonsumowany, dlatego że patrząc na kalendarz kadencji Sejmu nie byłoby możliwe wykonanie dyspozycji normy z artykułu 19, ponieważ zabrakłoby tego 3-miesięcznego okresu do złożenia, więc to był przepis o charakterze przejściowym, co jest dopuszczalne w zasadach techniki prawodawczej. Dlatego też tu, żeby doprecyzować tą moją wypowiedź po tym pytaniu, ratio tego przepisu 137 i relacja do artykułu 19. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy fazę pytań. Zatem proszę teraz uczestników postępowania o sformułowanie krótkich wniosków końcowych. Proszę pana posła przedstawiciela wnioskodawców. Wysoki Trybunale, jestem przekonany, że dzisiejsze postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym tylko potwierdziło, jak ważny z punktu widzenia interesu Rzeczpospolitej, z punktu widzenia określenia zasad trójpodziału władzy, z punktu widzenia fundamentów, na których zbudowany jest porządek prawny Polski, jest rozstrzygnięcie wniosku grupy posłów. Wniosek ten przede wszystkim zmierza do tego, by Wysoki Trybunał jako wyłączny podmiot uprawniony na mocy Konstytucji Rzeczpospolitej do kontroli konstytucyjności aktów prawnych mógł wypowiedzieć się w kilku najważniejszych, fundamentalnych i ustrojowych kwestiach dotyczących nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Spór, który był dzisiaj prowadzony przed Wysokim Trybunałem, zogniskował się wokół przede wszystkim kwestii najbardziej interesującej opinię publiczną i to, jak będzie i sam Trybunał, bo dotyczy funkcjonowania na najbliższe lata, czyli kwestii dopuszczalności wyboru 5 sędziów przez Sejm poprzedniej kadencji. Ale chciałbym zwrócić uwagę Wysokiego Trybunału, choć to przy zasadzie pisemności jest niewątpliwie nie nazbyt potrzebne, ale przede wszystkim opinii publicznej, że niniejszy wniosek dotyczy jeszcze kilku bardzo istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Trybunału kwestii. Dlatego, że również w niniejszym wniosku zawarliśmy prośbę do Trybunału o kontrolę przyjętych w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym rozwiązań. Wniosek dotyczy również kwestii zbadania zgodności z Konstytucją braku kadencyjności prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a ta kontrola będzie z pewnością, czy dzisiejsze orzeczenie będzie z pewnością wpływać na rozstrzygnięcie sprawy zawisłej pod sygnaturą K35/14, która również dotyczy ustawy o Trybunale, a dokładnie jej nowelizacji. Dzisiaj Wysoki Trybunał stoi przed odpowiedzią na fundamentalne pytanie o charakter składania przyrzeczenia czy ślubowania przed prezydentem Rzeczpospolitej, o rolę prezydenta Rzeczpospolitej, czyli de facto możliwość kwestionowania decyzji Sejmu nie przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale poprzez czynności faktyczne, czyli odmowę przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Również Wysoki Trybunale pragniemy podkreślić, że bardzo istotne z punktu widzenia przyszłej praktyki parlamentarnej będzie odpowiedź na pytanie, które zostało sformułowane, na zarzut sformułowany w punkcie 5 naszego wniosku dotyczący ewentualnej niekonstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie norm, które są sprzeczne z regulaminem Sejmu. Wysoki Trybunał dzisiaj
da jasną wykładnię relacji pomiędzy przepisami, które regulują tryb pracy parlamentarnej, które mają charakter li tylko uchwały nieznającej oparcia w artykule 87 Konstytucji, a ustawą, która to ustawa jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego też raz jeszcze podkreślam, że z racji na przytoczone wartości konstytucyjne, na zasadę demokratycznego państwa prawnego, grupa posłów na Sejm Rzeczpospolitej VIII kadencji, którą to grupę mam ogromny zaszczyt reprezentować, w poczuciu troski o porządek prawny, o przyszłe funkcjonowanie i relacje organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, pozwoliła sobie złożyć do Trybunału niniejszy wniosek, oczekując rozstrzygnięcia. I zaznaczyć chcę jeszcze, jako przedstawiciel grupy posłów, chcę podkreślić, że z pewnością będziemy szanować każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nigdy nie przyjdzie nam do głowy uchwałami Sejmu podważać autorytet i władze organów władzy sądowniczej, respektując zasadę trójpodziału władzy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła. Wysoki Trybunale, dzisiejsza rozprawa i dzisiejsze rozstrzygnięcie, które zapadnie przed Trybunałem Konstytucyjnym, jest doniosłe nie tylko i szczególne, nie tylko z uwagi właśnie na doniosłość materii, którą się dzisiaj zajmujemy, ale szczególne jest również z uwagi na fakt, że Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, jak już powiedziałem, także szczególnej, to chyba po raz pierwszy w historii Trybunał rozstrzyga o konstytucyjności przepisów o Trybunale Konstytucyjnym. No, jawi się w tym momencie jakby kilka kwestii, które do tej pory nie występowały w sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. I kilka kwestii, no, które też stanowią pewien wyłom, na pewno wyłomem, Wysoki Trybunale, jest tak niezwłoczne i szybkie procedowanie. Ten bardzo krótki termin pokazujący, że w sprawach ważnych, nie tylko wydaje mi się ustrojowych, Trybunał jest w stanie pracować szybko. Do tej pory, ja pamiętam, byłem przedstawicielem wnioskodawców w wielu sprawach i wiele wniosków do Trybunału Konstytucyjnego podpisałem. Terminy wyznaczane przez Trybunał Konstytucyjny były w taki sposób, aby po pierwsze Wysoka Izba mogła się do zarzucanych we wnioskach zarzutów ustosunkować. W tym wypadku niestety takiej możliwości Wysoka Izba nie miała, no stąd też ta moja trudna dzisiaj rola stawania przed Trybunałem bez stanowiska Sejmu. Kwestia składu Trybunału Konstytucyjnego jest to następny wyłom i oczywiście ja w niczym nie kwestionuję kompetencji sędziów zasiadających w składzie obecnym, dzisiejszym i nie kwestionuję oczywiście też prawomocności orzeczenia, które zapadnie w dniu dzisiejszym. Absolutnie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej szanuje wyroki Trybunału i również z tym wyrokiem absolutnie się zgodzi. Natomiast podkreślałem to w sprawach ustrojowych, przyjęło się do tej pory, że Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawy w składzie 9-osobowym, a zatem mamy kolejny precedens. Po raz pierwszy chyba
sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do Wysokiej Izby z postanowieniem o zabezpieczenie postępowania. I tak jak już powiedziałem, ta kwestia wymaga wyjaśnienia, bo to też jest precedens. I z punktu widzenia dużej części nie posłów, ja myślę, że już w tym wypadku konstytucjonalistów, jest rzeczywiście problem, czy tego rodzaju postanowienia, już abstrahuję od linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, która do tej pory tej formy stosowania kodeksu postępowania cywilnego w innych sprawach, gdzie wydawałoby się, że bardziej uzasadnione być może byłoby odpowiednie zastosowanie KPC, jednakże nie stosowała. W przypadku Wysokiej Izby rodzi się przede wszystkim właśnie ten dylemat, czy Trybunał Konstytucyjny nie narazi się, wydając tego rodzaju postanowienie w przyszłości, na wkroczenie w autonomię Sejmu, w tym wypadku autonomię regulaminową. Ale to pozostawiam w tej chwili i marszałkowi Sejmu, który sformułuje odpowiedź Komisji Ustawodawczej i ta odpowiedź na to postanowienie zabezpieczające do Trybunału zostanie skierowana. Oczywiście dzisiaj też był podniesiony bardzo ważny problem o relacjach pomiędzy regulaminem, uchwałami Sejmu a ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. I to jest oczywiście problem do rozwiązania, który stoi przed Wysoką Izbą. Jak również poza dzisiejszą rozprawą padały też w trakcie tej wielkiej dyskusji, która rozgorzała na kanwie tej sprawy, o to, czy Trybunał Konstytucyjny może być sędzią we własnej sprawie i czy procedowanie, czy rozsądzanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym można tak kwalifikować. Czy to jest sądzenie we własnej sprawie? Ja jestem w tym wypadku daleko od tego rodzaju wniosku, ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że tego rodzaju wątpliwość istnieje i że przynajmniej w kilku przepisach, które zawiera ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, będzie w przyszłości Trybunał Konstytucyjny móc się narazić na właśnie zarzut taki, że w tym wypadku sędziowie orzekają we własnej sprawie. I być może, i to znowu, że jak postulat de lege ferenda, że być może trzeba tą sytuację również w jakiś sposób ustawowy rozstrzygnąć. Oczywiście również, podobnie jak poseł wnioskodawca, z szacunkiem przyjmę rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. I myślę, że ta dzisiejsza rozprawa też pokazuje, że w Polsce w żaden sposób demokracja nie jest zagrożona. Najważniejsze instytucje Rzeczpospolitej działają, działa Trybunał Konstytucyjny, działa Sejm i wszystkie te instytucje działają w ramach konstytucyjnego trójpodziału władzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Proszę o końcowe wnioski przedstawiciela Rady Ministrów. Wysoki Trybunale, Rada Ministrów nie zajęła pisemnego stanowiska przed rozprawą, również w tej sytuacji ze względu na to, że kwestia dzisiejszego posiedzenia dotyczy ustawy ustrojowej, ustawy, która ma wpływ na sądownictwo. Jako przedstawiciel Rady Ministrów pozwalam sobie nie przedstawić takich wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prokuratorze, proszę pana, wnioski końcowe. Wysoki Trybunale, prokurator generalny podtrzymuje stanowisko pisemne.
i wyrażony w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Rzeczniku, w tej samej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich podtrzymuje stanowisko pisemne wyrażone w piśmie z 26 listopada tego roku. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że niezależność Trybunału, niezawisłość sędziów, właściwa obsada to nie jest kwestia czysto ustrojowa, ale jest to kwestia, która ma znaczenie gwarancyjne dla ochrony praw i wolności jednostki. Bardzo dziękuję. Trybunał Konstytucyjny uznaje sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do wydania orzeczenia. Na tym zamykam rozprawę. Trybunał udaje się na naradę. Publiczne ogłoszenie wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpi dzisiaj na tej sali o godzinie 14:00.